Dobra, obiecaliśmy wspólne robienie kolejnego przepisu, więc robimy klasykę. No, pojedziemy klasyką, czyli tymi zachwalanymi już wcześniej kotletami babci Uli. I są to kotlety mielone, my tak mówimy, no ale one są z udźca z indyka, czyli kotlety, które pokochają dzieci. Pokochają, absolutnie obiecuję Wam, że dzieci je pokochają. Mam mięso, mam namoczoną bułkę. Trochę mimo przesadził z cebulką. Potrzebuję też szklić cebulkę i zaraz będzie. Następna rzecz, którą robię, przekładam cebulę do naczynia. To teraz pewnie ktoś zapyta, dobra, z czego wynika w ogóle blendowanie cebuli? Ano z tego, że babcia Ula doskonale sobie zdaje sprawę, że jestem osobą, która rozpozna, wyszuje cebulę, nawet jak będzie jej tyle, co pod paznokciem. Po prostu nikt nie jest w stanie mnie oszukać na cebuli, więc no to jest takie przemycenie tej cebuli, słuchajcie, w taki sposób, którego ja nie odczułam, nie odczuwam w kotletach mielonych. Nie lubię, jak tam się tak gryzie, lubię, jak jest tak miękko, miękkie są te kotlety, takie puszyste, a nie, że muszę sobie tam gryźć i chrupać cebulę. Kolejna taka moja rada, moja i nie moja, no po prostu nigdy nie dodaję jajek bezpośrednio ani do ciasta, ani do mięsa. Zawsze wolę sobie je wrzucić, ewentualnie gdyby coś tam się zdarzyło, że coś jest w tym jajku, bo różnie bywa, to po prostu sobie wyjmę z tego pojemniczka, a nie będzie mi to w całym już jakby mięsie psuło klimat. Teraz już nie będzie katów, bo mam ręce brudne. Bułka tarta. Odsączam bułę tyle, ile mogę. Wrzucam bułę i zaczynam lepienie. Z ciastoliny, wyrabianie mięsa po prostu. Mieszamy do połączenia się wszystkich składników, aż będziemy czuli, że to mięsko jest takie, no takie pulchne. Chwilę to zazwyczaj zajmuje. Nie będę Was tu trzymać przez ten cały czas. Można się wyżyć nieźle na tym. Pokażę Wam, jak wygląda już masa taka gotowa, wymieszana, po czym poznać, że ona jest idealna. Po prostu ona mi się tutaj już nigdzie nie klei. Słuchajcie, nigdzie mi się nie klei. Wszystko jest już zwarte. Ona jest taka puszysta, fajna. Robię kotleciki w obtaczą bułce tartej i zaczynam smażyć. Dobra, ja dziś serwuję, słuchajcie, mielone z moim ulubionym salatą, ulubionym dressingiem. Też mam tutaj napisy przepis, a przepis na mielone babci Uli znajdziecie tutaj. Czarnych często reelsach robią tak, że na koniec robią gryza sprawdzającego, czy wyszło. Pycha, gorące, pycha, pyszny, zrobiony, mielony. Z indyka. Jeszcze lepiej nie pachnący. Smażę resztę i niestety nie mam przepisu na robienie kotletów bez mielonych, bez bałaganu. To jest taki nie mam. Jeszcze nie wymyśliłam, ale może. Jakie te kotlety są? Dobre! Dobre? Jakie kotlety? Dobre. Jakie kotlety? Sześciem. Pożone! Sześciem, naprawdę. Patrzcie na Melisę. Pokaż, ile masz kotleta. Możemy ocenić kotlety? Od 1 do 10. Nie, od 100 do 1. No, mów. Kotlety babci Uli jakie są? Nie, pierwsza Melisa. Pierwsza Melisa, jakie są? Pyszne? Tak. Tak. Sara druga. 100 na 100. 100 na 100.